Nominacja 29-letniego Piotra Patkowskiego na stanowisko wiceministra finansów wzbudziła sporo emocji. Internauci postanowili prześwietlić współpracownika premiera. Na jego profilu na jednym z portali społecznościowych dokonali zaskakującego odkrycia. Doradca Mateusza Morawieckiego awansował ostatnio na stanowisko wiceministra finansów. I się zaczęło, w tych trudnych czasach, które już mamy, a które zapewne jeszcze bardziej się pogorszą, finanse państwa to kwestia dość istotna. Wielu zaczęło wątpić, czy powierzenie funkcji wiceministra 29-letniemu asystentowi Mateusza Morawieckiego to dobry pomysł. W sieci postać Patkowskiego wywołała ogromne emocje. Głos w sprawie zabrali liczni dziennikarze, a także anonimowi internauci. Twitter rozgrzał się do czerwoności. Internauci zaczęli prześwietlać także Facebooka Patkowskiego. 29-latek ma spore spektrum zainteresować. Na portalu polubienie konkretnych fanpage'y może wiele powiedzieć o danym użytkowniku. Wśród polubionych przez nowego wiceministra stron znalazły się m.in. J. Gwiazdka Bać Wegetarian i Wegan 2, weterani mięsnej krucjaty, rozliczymy Andrzeja Dudę z obietnic wyborczych, tak dla rozwiązania kwestii górników przez generała Kiszczaka czy gardzę studentami gdziekolwiek jestem, donosi Pudelek. Sam zainteresowany chyba nie był zadowolony z tego odkrycia, gdyż już ukrył swój profil na tym portalu społecznościowym. Gwiazdka. Thank you.